Brawo! Patrz! Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Pomorskiego. Pana Józefa Sarnowskiego, członka Zarządu Województwa Pomorskiego. Asystentów i przedstawicieli posłów. Pana Leszka Sarnowskiego, starostę powiatu sztumskiego, starszego brygadiera Tomasza Banacha, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, drucha Zbigniewa Krużewskiego, prezesa zarządu oddziału powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Sztumie, panią Jolantę Szewczun, burmistrz Dzierzgonia, panią Magdę Wasiewicz, przedstawiciel Rady Stary Targ oraz radnych, pana Marka Turleja, wójta gminy Stary Dzierzgoń, drucha Bronisława Jastrzębskiego, prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Starym Targu,
Witam druhów przedstawicieli jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Stary Targ oraz powiatu sztumskiego. Witam księdza proboszcza Przemysława Ciechanowskiego. Kapelana Arkadiusza Woźniaka. Panią Jolantę Patokę, sołtys, sołeca Szropy. Witam przedstawicieli lokalnych firm i instytucji, którzy są naszym wsparciem i służą nam pomocą w realizacji naszych potrzeb. W sposób szczególny i bliski witam wszystkich druhów, strażaków jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szropach oraz ich rodziny. Serdecznie witam wszystkich niewymienionych gości. Dziękuję. 991 zł został sfinalizowany dzięki środkom samorządu gminnego w kwocie 499 991 zł oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 400 000 zł. Zawody, które wymagają takiego szczególnego powołania, ale również też gotowości do wielkich poświęceń na rzecz bliźniego. I z pewnością należy do nich praca w Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie pośród ognia, dymu i bezpośredniego zagrożenia życia dochodzi wówczas do wyjątkowego spotkania człowieka, człowieka oczekującego pomocy i ratownika. Nie da się wycenić wkładu służb ochotniczych straży pożarnych działających w małych miejscowościach, takich jak chociażby nasze Szropy, w ratowaniu ludzkiego życia i mienia, a także i materialnych, naturalnych bogactw otaczającego nas świata. I bardzo się cieszę, że wraz z zebranymi tutaj druhnami i druhami, również zaproszonymi gośćmi, że nasza jednostka straży działającej tutaj w Szropach otrzymała nowy sprzęt w postaci samochodu ratowniczego, ratowniczo-gaśniczego właśnie do swojej trudnej pracy. Drodzy druhowie, niech ten nowy sprzęt, niech ten nowy wóz strażacki przyczyni się do tego, aby wasza jakże odpowiedzialna posługa miała ukoronowanie w tym, co jest tak ważne w ratowaniu życia. I za przyczyną świętego Floriana chciałbym wraz z księdzem kapelanem poświęcić ten nowy wóz. O zabranie głosu proszę zastępcę Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Tomasza Siemiętowskiego. Szanowny Panie Doradco, Panie Dyrektorze, Panie Starosto, Szanowni Samorządowcy, Strażacy, Szanowna Drużyna Pożarnicza, jest mi niezmiernie miło, że uczestniczę w akcie przekazania samochodu strażackiego tutaj w Szropach. Myślę, że mieszkańcy już mogą spać spokojnie, ponieważ mają nowoczesny samochód i wyszkolonych strażaków do zabezpieczenia swojej miejscowości, jak i całej gminy.
komendant powiatowy na pewno też się cieszy, bo wiadomo, że siła bojowa powiatu sztumskiego wzrosła o taki piękny nowy samochód, świetnie wyposażony, bo tutaj również znajduje się szybkie natarcie z wysokim ciśnieniem, gdzie woda podawana jest pod ciśnieniem 40 bar, więc teraz tylko po prostu ćwiczyć, żeby to wszystko po prostu użytkować, no i jak najmniej wyjeżdżać, żeby było takie zabezpieczenie, żeby ten samochód jak najmniej jeździł, jak najwięcej czasu spędzał na ćwiczeniach. No, cieszę się niezmiernie, że mamy tu taką potężną armię strażaków, ochotników, druhów, a najważniejsze tutaj z tego wszystkiego jest to, że jest młodzieżowa drużyna pożarnicza, czyli straż w Szropach będzie dalej funkcjonować. Jeszcze raz gratuluję wszystkim, dziękuję za zaproszenie. Pomorskiego, proszę o zabranie głosu pana Ireneusza Szweda. Panie komendancie wojewódzki, panowie prezesi, komendanci, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szrotach, wszyscy szanowni zebrani goście, panie wójcie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości, na pewno bardzo ważnej dla lokalnej społeczności. Wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej, jeden z priorytetów rządu Zjednoczonej Prawicy. Od 2016 roku te samochody przekazane dla Państwowej Straży Pożarnej, czy zakupione przez Państwową Straż Pożarną, zakupione przez Ochotnicze Straże Pożarne, można liczyć już w setkach, a dotacje udzielone na te zakupy to już są setki milionów złotych. Cieszę się bardzo, że dociera ten sprzęt również tak na granicę województwa, nie tylko do wielkich miast, metropolii, ale te finanse wspierają również lokalne społeczności w mniejszych miejscowościach i tego pragniemy, żeby właśnie ten sprzęt docierał również do małych remis, do ochotniczych straży pożarnych. Niech służy dobrze, najlepiej żeby tylko do ćwiczeń, ale w razie wyjazdu niech służy dobrze, niezawodnie. Tyle powrotów, ile wyjazdów, niech święty Florian prowadzi i bezpiecznie również powracajcie do domów. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę wójta gminy Stary Targ, pana Wiesława Kazimierskiego. Panie doradco, szanowni komendanci, panie starosto, pani przewodnicząca, drodzy druhowie, drogie druhny, szanowni państwo, koleżanki i koledzy. Dzisiaj uczestniczymy w niezwykłym i niecodziennym wydarzeniu. Przekazujemy nowy samochód ufundowany przez instytucje rządowe gminy Stary Targ dla strażaków OSP w Szropach. Ufundowany samochód o wartości 900 tysięcy przez instytucje rządowe 400 tysięcy, gminy Stary Targ 500 tysięcy. Niecodzienne wydarzenie, bo nie pamiętam takich chwili, gdzie strażacy ochotnicy z gminy Stary Targ dostali nowy samochód. Niezwykłe, bo niedawne mrzonki i marzenia stały się dzisiaj rzeczywistością. Mamy to, mamy nowy samochód. Przywitanie wjazd samochodu strażackiego do remizy w Szropach niczym na Mistrzostwach Świata w Katarze. U nas skończyło się tu sukcesem. Także gratuluję tego samochodu dla strażaków. Niech wam służy dla waszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa mieszkańców. Niech będzie magnesem dla nowych członków strażaków, żeby ta jednostka się rozwijała. Niech wam służy. Trzymajcie się zdrowo. Dziękuję. Drodzy strażacy, druhny i druhowie, szanowni goście, którzy dzisiaj są na tej uroczystości. Nie będę wymieniał z imienia, nazwiska i stanowiska. Wszyscy ci, którzy dzisiaj tu są, są żywotnie zainteresowani, żeby ta Ochotnicza Straż Pożarna, jak te, które działają w tej gminie, były dobrze wyposażone. Macie rzeczywiście nie tylko szczęście, że ten samochód kupowaliście w poprzednim roku, przy takiej dzisiaj ładnej pogodzie, bo pewnie w dzisiejszych już przetargach i nowych zakupach trzeba byłoby ze 300 tysięcy już niestety dołożyć. Wasze marzenie spełniło się
i w rzeczywistości jest samochód w tym montażu, o którym tutaj wspominał pan wójt. Ale również zadania, które wykonuje samorząd w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla wspólnoty samorządowej, nie byłby w stanie tego realizować, gdyby nie wasza aktywna i zaangażowana działalność. I korzystam z okazji, chciałbym panu wójtowi i szanownej radzie, że to zadanie za 500 000 udało się zrealizować. Pewnie następne jednostki z tej gminy też będą patrzeć na samorząd, na pana wójta i na radę, kiedy oni również swoje marzenia będą mogli spełniać. Przecież ten samochód to nie tylko będzie służył ochotniczej straży, ale przede wszystkim społeczeństwu, które będzie się czuło bezpiecznie. Bo przecież te zadania, które realizujecie w zakresie ratowania zdrowia, życia ludzi i mienie, w zakresie różnych klęsk, podczas różnych klęsk żywiołowych, będziecie mogli to wykonywać skutecznie. No i oczywiście interwencje na takim poziomie i w takiej prędkości i szybkości, jak oczekują od was ci poszkodowani. Korzystam z okazji, jesteście przed dniem nie strażaka świętego Floriana, dlatego wszystkim tu obecnym strażakom i nieobecnym jest to okazja do podziękowania za kolejny czas waszej społecznej służby, za wykonywanie dobrowolnych obowiązków, za udzielenie się pomocy tym, którzy was potrzebują. A ja wam życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, no i oczywiście tego dalszego zaangażowania i satysfakcji z to, co robicie dla innych. Wszystkiego dobrego życzę na to święto i na dalszy ciąg waszej służby. Dziękuję bardzo. Panie komendancie, panie doradco, panie wójcie, szanowni goście, a przede wszystkim drodzy druhowie, bardzo dziękuję za zaproszenie i gratuluję takiego zacnego prezentu. Bo każdy taki sprzęt nowoczesny, szczególnie nowy, służy poprawie bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo dla władz powiatu jest jednym z ważnych elementów rządzenia, władania powiatem sztumskim. Gratuluję montażu finansowego. Proszę przekazać na ręce pana wojewody podziękowania za środki rządowe, no i gminie na ręce pana wójta i pani przewodniczącej. Gratuluję, że znalazły się środki, które rzeczywiście ten wóz trafi właśnie do OSP w Szropach. Życzę oczywiście, żeby ten sprzęt jak najczęściej, tak jak powiedział pan komendant, służył do ćwiczeń, a także do atrakcyjnych festynów, które państwo organizujecie, żeby pokazać młodym ludziom, jak pracują strażacy, żeby był polerowany i trzymany w garażu, a nie wyjeżdżał na nasze drogi. Chociaż mogę powiedzieć państwu, że przekazać dobrą wiadomość. Akurat jechałem tą drogą, która prowadzi ze Sztumu z drogi krajowej do Szrop. Dwa dni temu został rozstrzygnięty przetarg na realizację tej ważnej inwestycji. Ta droga rzeczywiście jest złej jakości. No więc wstrzymajcie się z wyjazdami, poczekajcie, aż ta droga zostanie zrobiona. Do przyszłego roku myślę, że ta inwestycja zostanie zrealizowana i poprawi to zdecydowanie bezpieczeństwo naszego powiatu. Jeszcze raz gratuluję i przyłączam się do życzeń z okazji Dnia Strażaka i Patrona Świętego. Szanowni państwo, w imieniu posła Kazimierza Smolińskiego pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje uwieńczenia tego procesu tym efektem, który stoi przed nami. Chciałbym, żeby właściwie wszystko już zostało powiedziane. Tak jak pan wojewoda powiedział, tyle powrotów, szczęśliwych powrotów, ile wyjazdów. Nie tylko do pożarów, bo wiemy, że i na drogach państwo służą pomocą. Niech służy Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Proszę o zabranie głosu prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szropach, drucha Tomasza Rudzkiego. Ochotnicza Straż Pożarna w Szropach
powstała w 1948 roku. Od tego czasu mieliśmy lepsze i gorsze dni. Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, że mamy ten lepszy dzień i możemy powitać w naszej jednostce nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault. Auto, które przyjmujemy, jest autem utrenowionym. Posiada obsadę 6 ratowników oraz 3000 litrów środka gaśniczego. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do pozyskania samochodu, więc bym prosił o wystąpienie następujących osób. Pana Ireneusza Szwedę, starszego brygadiera Tomasza Siemiętkowskiego, pana Szymona Gajdę, starszego brygadiera Tomasza Banacha, pana Wiesława Kazimierskiego. Nastąpi złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości. Baczności! Na prawo! Patrz! Panie brygadierze, gratuluję zakończeniu. Baczność! Miejscu rady! Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Za chwilę zrobione zostanie pamiątkowe zdjęcie, po czym zapraszamy do obejrzenia przekazanego samochodu i na mały poczęstunek.